System dynamicznej informacji pasażerskiej został wdrożony w Radomiu razem z radomską kartą miejską. Tablice znajdują się obok 48 przystanków na terenie miasta. Kolejne 20 tablic ma pojawić się w ramach tzw. projektu multimodalnego. Tablice są ogromnym ułatwieniem dla osób korzystających na co dzień z autobusów komunikacji miejskiej. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wpływają skargi, że rozkłady jazdy czerwonych autobusów dostępne w internecie i na przystankach nie są tożsame z tablicami SDIP. Te tablice działają bez zarzutu. Niektórzy mieszkańcy Radomia twierdzą, że na tych tablicach powinien być wyświetlony faktyczny czas, ten planowy czas, czas rozkładu jazdy, ale tak naprawdę ustawienie tych tablic wtedy nie miałoby sensu. Te tablice mają pokazywać ten rzeczywisty czas, jaki pozostał jeszcze na to, aby autobus dojechał do danego przystanku. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wyjaśnia, że wszystkie autobusy miejskie w Radomiu są wyposażone w system lokalizacji GPS. Dzięki temu wiadomo, gdzie jest autobus. Na podstawie odległości, jaka pozostała mu do pokonania do kolejnych przystanków, wyliczany jest na nich przewidywany rzeczywisty czas przyjazdu. I właśnie taki czas pokazują tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.